Cześć, witam w kolejnym vlogu. Tym razem właśnie odcinek, vlog z coś z Ursusa, czyli już powoli praktycznie kończymy ten sezon. Dość szybko, no ale jeszcze się nie skończył, tak na całego. A co w dzisiejszym odcinku, w tym vlogu? Tak, występuje trzypę oraz puk trzyskibowy. Robię sobie podorywkę. Tutaj był puk. Skończyliśmy go w tym tygodniu, więc trzeba to przeorać. Także tak, wcześniejszy puk został już zlikwidowany i na tamtym miejscu jest właśnie posiana rzodkiewka, koperek, natka i szczypiorek, ale jeszcze będę musiał dosiać, więc muszę się uwijać tutaj z oraniem, także trójeczka i poszedł. Pokażę pszenicę. Tutaj mietła zawaliła, także no lipa.
ale coś tam nawet i jak jest mietła, to jest i pszenica. O, trochę mi wyleciało. Taka jest. Powiem wam, że trupie. Także myślę, że jeszcze taki ten tydzień i śmiało będzie do koszenia. No. No, dobra. Mówię, nagram wam coś z ciągnika. Podobno takiego vloga nie było. No, także tak. Zobaczycie na jesieni, jaki ruszy projekt, znaczy projekt. Projekt to nie projekt, ale no zobaczycie, co się będzie działo u mnie na gospodarstwie oraz na kanale. Także cierpliwie czekać. Także będzie się działo. Będzie bardziej taka tematyka sadownicza. Tyle wam mogę powiedzieć. Także dobra, ruszam. Także co, moi mili,
Widzimy się w kolejnych vlogach, ale kiedy następny vlog, to nie mam pojęcia. Myślę, że dopiero coś Wam nagram ze żniw. No także no, to jest wszystko spowodowane tym, że nie mam czasu, że nie mam czasu na nagrywanie, bo naprawdę dużo byłoby tego materiału do oglądania. Tak jak zbierałem porzeczkę, też mogłem dla Was coś nagrać, no ale naprawdę czasu nie miałem, no bo czas gonił. No także tak to wyszło. Także co, widzimy się w kolejnych vlogach, w odcinkach. Myślę, że Wam się spodoba taki vlog. Także trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.